Nikt już chyba nie pamięta, ile razy podejmowano próbę sprzedaży pokrzyżackiego zamku na wyspie. Po 20 latach starań to się samorządowi miejskiemu wreszcie udało. Za ponad 1 700 000 zł zabytek i dwie działki kupił ełcki przedsiębiorca Piotr Basiewicz, który jako jedyny przystąpił do przetargu. Przedsiębiorca został właścicielem dwóch działek o powierzchni prawie 9 700 m² oraz zabudowań. Budynki wyceniono na prawie 656 000 zł, działki na ponad 996 000 zł. O swoich planach dla tego terenu nowy właściciel mówi niewiele. Zaznacza, że choć to jego pierwszy zamek, to ma spore doświadczenie budowlane. Na razie za wcześnie jest mówić na jakichkolwiek szczegółach. Po prostu za rok możemy się spotkać i wtedy omówić jakieś takie szczegóły i konkretne przeznaczenie obiektu. Zamek udało się sprzedać w dużej mierze dzięki temu, że zmieniono warunki przetargu. Zrezygnowano na przykład z niektórych wymagań dotyczących inwestora. Ten przetarg był przetargiem typowym, takim, prawda, pod młotek, czyli licytacją. A pomiędzy poprzednim a tym przetargiem zrobiliśmy jedną rzecz, która jest istotna dla całości sprawy, mianowicie plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego, który powoduje, że żadnych dodatkowych wymagań nigdzie już zapisywać nie musimy. Plan nie jest rygorystyczny w zapisach. Dopuszcza tam zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne. Daje też możliwość rozbioru budynku powięziennego stojącego tuż obok zamku, a to z tego względu, że pochodzi on z innej epoki. Co do samego zamku, jest jeden warunek. Zachowaniem charakteru tego budynku głównego, w którym jest zamek, tam niestety konserwator trzyma nad tym pieczę albo stety i będą wszystkie prace musiały być uzgodniane z konserwatorem zabytków. Mimo wylicytowanej kwoty za te nieruchomości przedsiębiorca zapłaci tylko nieco ponad 1 000 000 zł, a to ze względu na szereg zniżek. Zapłaci tylko 25% wartości gruntu, bo sprzedajemy prawo użytkowania wieczystego. No i obniżamy o 10% wartość budynków, ponieważ taka jest uchwała Rady i mówię o tym, że obiekty zabytkowe sprzedajemy z 10% bonifikatą. Dla samorządu miejskiego sprzedaż zamku to spora ulga. Teraz już wiemy, że inwestor ma 5 lat na to, żeby wykonać tą inwestycję, skończyć, bo w przeciągu 2 lat musi rozpocząć, a następnych 3 ją zakończyć. No i w związku z tym naszym kosztem też nie będzie utrzymanie tej nieruchomości w stanie takim, żeby się nie pogarszał. Inwestycja ma szansę na powiększenie. Trwa, choć opornie, proces przesiedlania mieszkańców wyspy. Działki koło zamku samorząd będzie chciał także sprzedać. Jeśli nowy właściciel warowni będzie zainteresowany, będzie mógł je kupić bez przetargu na poprawę zagospodarowania.